Nazywam się Wacław Sobaszek i tutaj zajmuję się prowadzeniem innej szkoły teatralnej, projektu, który trwa od kilku lat i którego bazą jest chodzenie po Alilui, które my praktykujemy już od 18 lat tutaj na Suwalszczyźnie. Próbujemy po prostu prowadzić do takiej ewolucji tej naszej praktyki, żeby to było twórcze, żeby to mogło interesować ludzi w obecnym czasie, żeby poprzez to można też zajmować się w ogóle teatrem takim, który jest ważny obecnie. Kiedyś mówiliśmy, bardziej kładliśmy nacisk na obrzędowość, na pierwiastek obrzędu. W tej chwili bardziej nas interesuje to, co jest samą egzystencją, nieraz taką brutalną egzystencją ludzi, których się napotyka w czasie i poprzez, dzięki temu chodzeniu po Alilui. No i też próbujemy tutaj nawiązać kontakty teatralne z ludźmi, którzy się w ogóle zajmują teatrem, ale także kulturą tradycyjną, kulturą swojego regionu, na taki sposób, myślę, trochę postmodernistyczny. Już choćby poprzez to, że się miesza w ogóle działalność teatralną z odtwarzaniem form kultury ludowej. Thank you.
I tak mam tu infarkt, mama! Także tutaj w tym teatrze dzieci z Tabieńszczyzny mamy któreś już spotkanie. To jest największe teraz. I cieszę się bardzo, że tutaj ludzie docierają mimo błota, mimo mrozu w tą Wielkanoc. I mam nadzieję, że coś poprzez to wskuramy jeszcze wspólnie tutaj z ludźmi stąd i z daleka też przyjeżdżających. Coś ważnego na przyszłość. Lata żywności.